7 punktów straty do Śląska Wrocław, 4 do zespołów z Rzeszowa i Łęcznej. Zadowolony jesteś z 4. miejsca po rundzie jesiennej? Myślę, że tak. Jestem zadowolony, bo tak też w zapowiedziach przed ligą spodziewałem się, że Śląsk i Górnik będą raczej zespołami poza zasięgiem, więc ta strata też nie jest jeszcze aż taka duża, żeby jej też nie odrobić, ale na pewno celujemy o to, żeby jak najdłużej walczyć o tą czołówkę. A jak to jest grać bez bramkarki? Na dłuższym dystansie czasu to chyba niemożliwe. No, mieliśmy dość długi problem z tym i do dzisiaj jest problem, bo w eliminacjach futsalowych też bramkarki nie mieliśmy, ale sobie poradziliśmy. I tutaj też ukłony na pewno do Mai Fal i do Kingi. W sumie 3 bramkarki mieliśmy z pola, jak teraz tak liczę, bo Maja Fal, Kinga Niesłańczyk i Martyna Galus, ale wszystkie w sumie stanęły na wysokości zadania i jak widać po wynikach, da się bez bramkarki też grać. A największe powody do zadowolenia po rundzie jesiennej? Najbardziej jestem zadowolony chyba z postawy najmłodszych dziewczyn, tych, co przyszły do naszego klubu. Bo też nasza filozofia, ja też dziewczynom powiedziałem, że dziewczyny z rocznika 08, które mogą jeszcze grać w U15, no u nas będą grały tylko i wyłącznie praktycznie w U17, no bo chcemy je rozwijać, dawać szansę. Mają 3 lata grania w CLJ-ce i z tego na pewno jestem najbardziej zadowolony, że dobiły do tego poziomu dziewczyn, które tutaj prezentują. Z kategorii sukcesów na pewno należy przywołać powołania, liczne powołania do kadr Polskiego Związku Piłki Nożnej. Tak jest, ja jestem z tego bardzo dumny. Klub myślę, że też jest zadowolony z tego, że tyle powołań jest. No i będziemy wszystko robić, pracować tak, żeby tych powołań było jak najwięcej do kadr, na Talent Pro i tak dalej. A wspomnijmy w kilku zdaniach o zimowych przygotowaniach do rundy rewanżowej. No tutaj na pewno futsal odgrywa dużą rolę, bo mamy jeszcze przed sobą drugi etap eliminacji, no i jeśli się uda przejść, mam nadzieję, że się uda, finały Mistrzostw Polski. No i wiadomo, że też przerwa, na pewno przerwa dziewczynom się też przyda i do treningów wrócimy gdzieś w połowie stycznia, jeśli chodzi o boisko. A tak, no to wiadomo, że do świąt trenujemy normalnie, no i później na pewno przerwa. A jak przebiega akcja promocyjna, której celem jest nabór dziewczyn do młodzieżowych drużyn Rekord? No tutaj też właśnie fajnie, że to poruszyłeś, bo bardzo mocno stawiamy na to, na tą promocję i marketing, żeby jak najwięcej ludzi w Bielsku dowiedziało się o tym, że dziewczyny grają w piłkę, no bo też chcemy stawiać na piłkę nożną kobiet, przede wszystkim uświadamiać mieszkańców i rodziców, przede wszystkim Bielska, że dziewczyny grają w piłkę i że mają właśnie możliwość ich córki zacząć przygodę u nas w klubie i myślę, że dużo robimy w tym zakresie, no bo też organizujemy pierwszy turniej międzyszkolny dla dziewczynek, będziemy robić też akcje promocyjne. Więc myślę, że tutaj jest duże pole do manewru, jeśli chodzi o tą promocję i marketing wśród mieszkańców Bielska. Tutaj też na koniec bym chciał podziękować Marcinowi Sopickiemu, który, no bez którego bym na pewno sobie z tym też nie poradził, bo bardzo mi pomaga i klubowi przede wszystkim też, jeśli chodzi o tę promocję i sprawy marketingowe. Zatem zapraszamy dziewczęta nieustająco na startową 13, a drużynie i sztabowi Centralnej Ligi Juniorów, zespołowi Centralnej Ligi Juniorów 17-latek udanego relaksu i wypoczynku. Super, dziękuję bardzo.